Mamy to, moi drodzy. 60 odcinków naszego vloga jest już za nami. Jesteśmy strasznie z tego szczęśliwi, podekscytowani. Nie wiem, ile jeszcze będzie przed nami. Prawdopodobnie drugie tyle, ale to jeszcze świat przyjdzie z czasem. Nie będę nic obiecywał. Teraz wam szybciutko pokażę, zanim zaczniemy podziwiać piękne widoki. Pokażę wam na mapie, gdzie byliśmy, jaką trasę pokonaliśmy. No i później będziecie mogli sobie podziwiać, bo naprawdę jest super, piękne, cudowne, fantastyczne. Mamy takie szczęście, bo jest jesień, jest ładniej, są listki lecą, liście lecą z drzew, jest pięknie, cudownie, świeci słońce. Naprawdę super, bardzo, bardzo się cieszę, że tu jesteśmy. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się w Kolonii. Spod Kolonii pojechaliśmy do miejscowości Bonn, a spaliśmy na parkingu pod Zamkiem Smoka w miejscowości Königswinter. Po zwiedzaniu Zamku Smoka pojechaliśmy w stronę Koblencji i tam zobaczyliśmy przepiękny zamek Schollenfels. Na nocleg wybraliśmy się w stronę zamku Elz, którego zobaczycie w następnym odcinku, ale tutaj zakończyliśmy dzień, no i tu spaliśmy na parkingu. No, nadszedł czas na wielkie porządki. Zakończyliśmy drugi etap naszej podróży, teraz się przygotowujemy do trzeciego i pojedziemy do Hiszpanii, ale zanim to się stanie, postanowiliśmy skorzystać z okazji. Jesteśmy u Kasi taty w Kolonii i sprzątamy. Jak widzicie, nie ma firanek, nie ma pościeli, wszystko wyciągamy. Będziemy to dokładnie myć, szorować, no i później włożymy wszystko ładne, wyprane, czyściutkie. A jak już skończymy sprzątanie, to pojedziemy do Aldiego albo do Lidla i zrobimy takie duże zakupy, jak zrobiliśmy na Skandynawie, bo zauważyliśmy, że to jest bardzo wygodne i tanie rozwiązanie. Posiadanie tych wszystkich produktów przy sobie daje nam wolność, nie musimy się zbliżać do sklepów, nie musimy się zbliżać do dużych miast, nie musimy szukać. Plus, no, mamy zawsze wszystko przy sobie wtedy, kiedy potrzebujemy. To jest tak, jakbyśmy mieli cały sklep ze sobą, mamy dużo miejsca, więc sobie mam na czekoladę, na ryż, na cokolwiek, to wyjmuję. I nie robimy z głupich zakupów, bo jak idziemy teraz, chodzimy ostatnimi dniami do Lidla i Aldiego i do spożywczaków, to za każdym razem zabieraliśmy, kupowaliśmy coś ekstra, coś, czego nie, po co nie poszliśmy. I no, żeby to ukrócić, żeby zrezygnować z tych zakupów, które nie były planowane, zrobimy znowu takie jedne wielkie zakupy. No i co więcej, jeszcze będę mył panel słoneczny, bo zauważyłem, że Kamil z Kiki Świat wczoraj no, miał jakąś awarię z prądem, z panelem słonecznym, no i poszedł go umyć, no i ja, skorzystając z okazji, poszedłem na pierwsze piętro do budynku obok i zobaczyłem, że nasz panel jest obrzydliwie brudny, więc dzisiaj też będzie szorowany, no i wtedy będziemy mieć więcej prądu. I tyle. Zabieramy się do roboty. Właśnie Kasia, mój pomocnik najlepszy, przyszedł i jedziemy, co? Z robotą, ze szmatą. No to do dzieła. Wyjechaliśmy, to zrobiliśmy dwa albo trzy razy takie generalne sprzątanie, które wiązało się z wyciągnięciem wszystkiego, wymyciem oczywiście podłogi, ścian i tak dalej, no i później włożeniem, ale no wam tego nie pokazywaliśmy wcześniej, więc korzystając z okazji, że mam wysprzątany bagażnik, znaczy wyciągnięte rzeczy na razie, bo jeszcze nie wymyty, to pokażę wam, ile my tu mamy miejsca. To jest tak dużo miejsca, że ja spokojnie mógłbym się tutaj położyć, co też robię. No może nie do końca, nie mogę się wyprostować, ale jest tak dużo miejsca w naszym bagażniku, że jakby były tu takie nie za duże osoby albo na skos spały, to dwie osoby spoko mogą tu mieszkać. Mamy tutaj prawie ponad 2 metry długości tam. Tutaj kibelek jest. Tam jest skrzynka z jedzeniem, żeby chciał się wyciągnąć. Mamy bardzo, bardzo duży bagażnik, z czego jestem bardzo zadowolony, bo możemy mnóstwo rzeczy tutaj włożyć. Tych nie używaliśmy jeszcze nigdy, więc jak ktoś będzie w przyszłości budował, to nikt nie szaleje tak jak ja z tymi gniazdkami, bo 220 prądu nie używa zbyt wiele. Tutaj jest
taki na zapalniczkę, nie wiem czego używaliśmy tak naprawdę, też od światła. Natomiast ten od podłączenia do solara używaliśmy raz albo dwa. No i taki mamy bagażniczek. A tutaj, proszę Państwa, jest cały nasz dobytek. Jakieś książki, rowerki, deski, no wszystko znacie już z naszych opowieści i vlogów pozostałych. Nie znacie natomiast tej jednej rzeczy. Otóż to jest siekiera, którą kupiliśmy w Estonii czy gdzieś. Bo musieliśmy mieć siekierę, bo wszyscy mi napisali, musicie mieć siekierę. I nigdy jej nie użyliśmy. Tak samo jak namiotu, który kupiłem kiedyś dawno, dawno temu. Jeden z tak pierwszych zakupów, jak zaczęliśmy budować wanna, to kupiłem namiot. Pomyślałem, że będziemy chodzić w góry, tak bardzo wysoko, nie będzie czasu zejść na dół do samochodu. Więc kupiłem namiot, jeszcze nigdy nie użyty. A tak to chyba przez większe rzeczy używaliśmy. Nie, Kasia? Jest coś, co jeszcze nie używaliśmy? Będzie odcinek o tym. O, Kasia mówi, że zrobi kiedyś odcinek o tym. Także czekajcie na to. A ja wracam do sprzątania, koniec kamerowania. Idę myć teraz panel. Nie widzicie go, co jest takie bardzo brudne, ale teraz mi jest. Panel jest umyty. Teraz czekamy na słońce, żeby zaczęło grzać, ale zauważyłem pewną dziwną rzecz. Zacząłem się martwić. Może to moje jest przesadzam, ale o tu. Może się ktoś zna na tym. Nie wiem, czy widzicie. Tu w tym miejscu jest takie jakby wypalone. Nie wiem, co to jest. Czy ktoś wie, co to może być? Dajcie mi znać. Nie trzeba się martwić, czy dzwonić do tej firmy, która to sprzedała. Czy składać reklamację. Mam nadzieję, że to wszystko działa. Bo tak to nie ma żadnych rysek, nie ma żadnych uszkodzeń, mimo że parę razy przejechałem przez jakiś las i słyszałem, jak tam karatały tam gałęzie, ale na tym nie ma żadnych śladów. Elegancko. Resztę dachu będę mu innym razem namienił, bo dzisiaj jest zimno i nie chce mi się tego robić. Najważniejszy był solar, także schodzę teraz na dół. Będę pakował rzeczy do bagażnika. No a Kaśka w tym czasie cały czas sprząta część mieszkalną. Jak widzicie za mną, bagażnik już jest czyściutki. Piękniutki, czeka teraz, aż tylko wniosę wszystkie rzeczy, także idę to zrobić. Tada! Proszę bardzo, wszystko zapakowane, rowerki, piżareczka, grill, ubranka. Wszystko pięknie, cudownie. Możemy jechać do Lidla, albo dalej. Dzisiaj się sprzątanie, to takie grubsza akcja. Kasia właśnie wiesza świeżo wyprane, pięknie pachnące firaneczki. Bagażnik wysprzątany, panel wymyty. Tutaj wszystkie szafeczki zostały odkurzone, tak, prawda? Wyczyszczone? No, wszystkie szafeczki zostały wyczyszczone, tu na dole i tak dalej. Teraz tylko czekam wymycie podłogi i jedziemy dalej, jedziemy zwiedzać zamki. No i moi kochani, jesteśmy gotowi do wyjazdu. Samochód jest wysprzątany, Kasia wzięła prysznic, świeci słońce, jest pięknie i cudownie. Zostawiamy Kasi tatę, czy jego dom i lecimy dalej. Jedziemy teraz w stronę zamku, który nie pamiętam jak się nazywa, ale zaraz o tym powiem, jak już będziemy na miejscu. Mam nadzieję, że pogoda się utrzyma i że będzie dalej święcić i będzie padać, bo chciałbym sobie polatać dronem trochę. Ledwo co wyjechaliśmy, niestety okazało się, że nie dałem rady jechać dalej, bo są korki nawet w autostradzie, jest godzina 16, a Niemcy mają strasznie dużo samochodów i cała droga jest na czerwono i z 40 minut zrobiło się godzina 50, więc uznaliśmy, że nie ma sensu stać w korkach i jedziemy najpierw na zakupy, najpierw zrobimy Aldiego i przyjechaliśmy właśnie pod Aldika, idziemy sobie zrobić zakupki. Ja tylko ze swojej strony dodałam, że ten Aldi, do którego teraz idziemy, to jest mój pierwszy Aldi tutaj. Poznałam Aldiego i pierwszy raz robiłam zakupy w nim. A jak wszyscy wiecie, nasz związek scalił właśnie Aldi.
kiedy to dzielimy było? Wspólną naszą przecież miłość do Aldi. Przecież ty byłaś w Aldi, zanim się poznaliśmy. No. Kiedy i to tu było? Go pokochałam, no ale potem ty go poznałeś, też go pokochałeś i razem wspólnie kochamy Aldiego. Ja tylko tak dodam, żeby Aldi było za to jasne, nie płaci. Że znaczy, Aldi za to jeszcze nie płaci, ale napiszę do nich kiedyś. Kaśka tu mieszkała po prostu dawno, dawno temu, wiele lat temu. Ona 10 przyjechała, lat temu. 10 lat temu przyjechała do Niemiec, do swojego taty. Na wakacyjne prace, zarobek. I tutaj robiłam właśnie zakupy. No. Za zarobione pieniądze wydawała je po prostu w Aldi. No. Na kartofel salat. To idziemy po kartofel salat. Chodź tam. Moi drodzy, nic się nie kończy. 111 euro i 81 pensów. Ale mamy za to pełen wózek jedzenia i alkoholu. Mamy też prosecco. I rum, i różne dziwne inne rzeczy. Mamy pyszne bardzo. Obiecany Kasi kartentofel salat, czyli sałatkę ziemniaczana. Niam, niam. W Norwegii za takie pieniądze kupiłem sobie koszyczek. Malutki. Może chlebuś, winko i tyle. A tutaj? Patrzcie, ile mamy żarcia. Słuchajcie, te rzeczy, które są w koszyku, to jest prawie dokładnie to samo, co zabraliśmy do Skandynawii, jak jechaliśmy tam 2 miesiące temu. I jeżeli chcecie poznać listę produktów, które warto zabrać, które się nie psują i które my kupiliśmy i których gotowaliśmy, to wejdźcie na naszą stronę podróżowanie.pl. Tam jest post na temat zakupów, na temat tego, co jemy, jak jemy, co kupujemy. Kasia napisała przepiękny, fantastyczny taki post, więc z pełną listą produktów i z wyjaśnieniem, co, dlaczego i czemu. No, to tyle. podróżowanie.pl. Bilet dla jednej osoby kosztuje 7 euro. I tyle. Można sobie zwiedzać, można sobie chodzić. Nie ma takiej możliwości, żeby wejść na teren obiektu, nie zapłaciwszy za bilet. Nawet do ogrodu nie można. Więc jeżeli chcecie wejść do środka, to musicie zapłacić 7 euro. Szybko. Szybkie wejście. No dobra. Zwiedzamy. Moi drodzy, znajdujemy się na zamku Drachenburg. Jest to zamek smoka. Nazwę swoją wziął od wzgórza, na którym został wzniesiony. Jest to jeden z 7 wzgórz znanych chociażby z Królewny Śnieżki. Za 7 górami, za 7 rzekami żyła sobie królewna. I te 7 gór to jest właśnie tutaj, w okolicy Bonn, w Westfalii. Nie pamiętam dokładnie, której części Westfalii, ale to jest jedno z tych 7 wzgórz. Dawno, dawno temu, czy może nie tak bardzo dawno temu, bo w 1882 roku znany makler i finansista, który pracował i urodził się w Bonn, postanowił wybudować sobie tutaj zamek. No i wybudował w ciągu 2 lat w rekordowym tempie. Niestety człowiek się nie pocieszył nim za długo, bo 10 czy 20 lat później umarł. Rok później przejął to jego kuzyn, który to przemienił na hotel, poburzył część budynków, wybudował tutaj hotel. Parę lat później zniknął w I wojnie światowej i zamek tak wędrował od jednego, drugiego właściciela. Jeden z właścicieli zaprosił nawet tutaj Andy'ego Warhola i poprosił go, żeby on tutaj namalował jakiś obraz. No i Andy Warhol tu był na zamku, bawił się. I gdzieś tu jest jedna sztuka, którą on namalował. Jestem teraz na górze, jestem w sypialni.
No fajna sypialnia, super widok na pewno. Zobaczcie, mają łóżeczko. Na pewno fajne. Z jakimś herbem, godłem. I niestety, ale na podłodze mają nieżywego niedźwiedzia. Miś. Łe, jak można takie coś trzymać w ogóle w pokoju? Ładnie. Kasi by się podobało. Zwłaszcza tamten mebelek. Teraz jestem jeszcze bardziej kolorowej, ciekawej sypialni niż byłem wcześniej. To jest na pewno sypialnia, w której spała jakaś dziewczyna, bo jest tu mnóstwo kwiatów, no zresztą zobaczcie sami. Piękna tapeta, kolorowa, kwiaty. Niesamowity jakiś taki, kurczę, kącik, który można podejrzewać się malować, nie? Zamiast tego zegara. Kozetka z różami. No, kolejny miś, tym razem jest miś polarny, ale jest bardzo, bardzo kwieciście, bardzo różowo. No, no nie wiem, czy Kasi by się tu podobało. Kasia nie jest jakimś miłośnikiem bardzo takich kwiecistych różów. O kurde, nawet tapeta z drugiej strony na drzwiach jest... O kurde, aha, bo jak zamkniesz, to wygląda jak ściana. Strasznie fajne. A no i zresztą umywaleczka tam, łazieneczka. Z cudownym widokiem na pewno. O tak, już widzę nawet widok na Bonn. Oj, księżniczka zostawiła buty. Jak się wyjdzie z tych historycznych sal, obszedłem taki taras widokowy, na którym jest widać piękną panoramę Bonn. Niestety dzisiaj jest troszkę za mgłą, więc tego nie widzicie, ale znalazłem wejście na wieżę, bo widziałem, że ludzie wchodzili na wieżę przez okno, więc... Idę za nimi. Tu jak mniemam, odbywają się ceremonie zaślubin. Dobra, idziemy wyżej. Jestem na schodów na metalowe. O kurde. No ciężko jest się przecisnąć przez to. O kurcze. No i to jest najlepsze w tym zamku, że nikt z sobą nie chodzi. Jest po prostu pusty zamek. Jeden ochroniarz był. I możesz sobie chodzić samemu, zwiedzać, oglądać, eksplorować, wspinać się po schodach nie wiadomo dokąd. Wow. No to jesteśmy. Jesteśmy właśnie w mieście Koblenz, czyli Koblencja. Są tutaj niedaleko trzy zamki, właśnie jesteśmy na terenie jednego z nich. No, robimy zdjęcia, obchodzimy go, fotografujemy, co już powiedziałam, robimy filmiki, staramy się gdzieś w okolicach bezpiecznej odległości dronować, a wszystko po to, żeby powstała lista fajnych zamków, które można odwiedzić, robiąc van life.